Cześć! Jest sobota, 12:15. Odcinek, który zobaczycie w niedzielę. Nagrywam całą dobę wcześniej. To źle. Dwa, że pogoda, która mnie spotkała, nie jest najlepsza. Jadę dalej. Jestem w Zalesiu. Przyjechałem na zaproszenie Mariusza, który trenuje tutaj z ekipą. I przyznam wam się, że wsiąknąłem. Warunki, mimo że niesprzyjające, jest zimno, a ja nie mogę założyć rękawiczek, dlatego że kiedy mam je założone, nie mogę wcisnąć guzika nagrywania. Więc jakbym je miał, to byście nie oglądali tego filmu. Odłączyłem się od grupy, żeby nagrać kilka scen. Teraz muszę ich znaleźć. Mariusz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Zalesiu Górnym na trasie Super Mario XC. 4,5 km długości, około 80 metrów przewyższeń. Sami ją wyczyściliśmy. A co to za ekipa? A ekipa to są miejscowi ludzie i moi przyjaciele, znajomi, którzy przyjeżdżają tutaj potrenować. Uczymy się techniki przyjeżdżania korzenia w jedną stronę, w drugą stronę, podjazdu ze skrętem w prawo mocnym, zjazdu ze skrętem w lewo i odwrotnie, co wcale nie jest łatwe tak naprawdę. No i tego się uczymy. Dobrze. Co mamy trudność z Krzychem? No to jest naprawdę trudne. Słuchaj, trzeba... po co skręcać w prawo, jak naturalnym dla wszystkich ludzi jest skręcanie w lewo? Dlatego no, na torze się jeździ w lewo. No właśnie, po co skręcać w prawo? To można podjechać, przestawić rower i pojechać. Albo zejść z niego. Ostatnie? Chcesz zabrać ci żółte? No. Buzię musisz sobie wytrzeć. Masz tak? Może tym. Aha. Masz całą w tym. A że ja coś będę mówić? Nie, ale powiedz, co? Jakie? No, w 21 byłam wicemistrzynią Polski juniorek młodszych. W tym roku byłam trzecia w klasyfikacji generalnej. Dziękuję. No, mów. W klasyfikacji generalnej byłam trzecia w Pucharu Polski juniorek młodszych. Byłam niezadowalające miejsce piąte na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Porawce i w sumie to w tym roku tyle. I bardzo ambitna. Tak, ale jestem ambitna na kolejny rok, trenuję bardzo ciężko. Tak jest. Bicek rośnie. Żołbik. Jak ci się trenuje z Mariuszem? Tutaj bardzo dobrze. Ta trasa jest świetna, naprawdę. Bardzo mi brakowało takiej trasy w Piasecznie, już od młodszych lat właśnie nie miałam gdzie jeździć. Zawsze jakieś takie urywki, coś to jakieś podjeżdżałam. A właśnie kiedy Mariusz tutaj przyszedł i zrobił coś naprawdę wspaniałego, w końcu mam na czym jeździć i bardzo się cieszę. Ja też się cieszę. A powiedz, ile ty masz lat? 17 w tym roku. Tak. 17. Tak, ambicje. Tak, no. Ambicje są duże. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Marzenia są. Teraz trzeba je spełniać. Super sobie radzi. O Jezu. Taki blesk. Poniosło cię na drzewo cię poniosło, Krzychu. No po drobie je trafiłem. No. A jestem tam właśnie, no i kurde, jestem w kinie, siedzę. Mówię, Janek, jestem w reklamie, patrz, to jestem ja. No i jestem, siedzę w kinie i to jest wspaniałe, siedzieć w kinie i oglądać siebie na wielkim telewizorze. Czuję się jak gwiazda Hollywood. No. Nie ważne, że to mnie nie widać, ale bardzo się cieszę, że będę gwiazdą. Ja będę gwiazdą. Bardzo dobrze. Tak. Ja wiem, że spełnię swoje marzenia i będę gwiazdą. Dobrze, spełnię. To miał być test roweru, a wyszło spotkanie ze znajomymi. I to jest właśnie zajebiste w gravelu. Padasz, nic cię nie interesuje, nie ścigasz się, bawisz się. Cieszę się, że tu przyjechałem. Chodźcie, pojedźmy na plac, gdzie można jeździć bez trzymanki w kółko. Potrenujemy jazdę bez trzymanki w kółko. Mariusz przykłada dużą wagę do treningu takiego, który
część osób nazywa treningiem przez zabawę i to jest świetne, bo ściąga to młodych kolarzy, którzy czerpią dużo frajdy z jazdy na rowerze w dobrym towarzystwie. Będzie podjazd. Dla ciebie to i na jedną rękę nawet, ale będzie. Słuchaj, przyznam ci się, Mariu, że już byłem w tym miejscu, do którego jedziemy teraz i nagrywałem ten podjazd. Aha. I to teraz spróbuję to zrobić bez cięcia. Czyli one shot. Trzymam kamerę w lewej ręce. Prawą będę sterował. I postaram się podjechać. Uderzenia nie ułatwiają, ale udało się. Podjechałem. Męczące to było trochę. Jazda gravelem i nagrywanie to trochę jak rodeo. Ale dam radę. O, Kamila Klausa. Dobra. Wbij. Dzwoń do mamy, że ci się zajdzie. Dzwonić do mamy trzeba, żeby powiedzieć, że nie zdążę na obiad, mamusiu. No, nie zdążę. Bo tutaj trener mój nowy, czyli Krzysio Maxel, mnie zajął. A Jezu, nie odbierze do mnie? Mamo, nie będzie mnie na obiedzie, bo tutaj trening się przedłuża. No w lesie. No nie wiem, no oj, trening mi leci. No nie wiem, jeszcze godzina? No, godzina. Jeszcze godzinę mam jeździć? Przecież nie jestem w ogóle na to gotowy. Ci jest bardzo. Po prostu bajka. Bajka. Co myślisz o gravelu? No rewelacja. Kurczę, na takim jeździłem. No jakoś tak. Rewelacja, zatyka mnie. Tak, że wiesz, super. Ja wiem, naprawdę. Ja też bym, ale mam złe wspomnienia, bo jechałem za motorem kiedyś, to zjechali na nas. Nic nie waży. A, no jakoś tak. To ile on waży? Chodzi, że nie ma hamulców jednak, wiem. A tam... No, no nie wiem, bo to rower Jana. Kurczę, bajka. Miał być test gravela? No mniej. Jest niż... test gravela, jest. Tylko nie w moim wykonaniu. Super. Może poskaczemy? Ja mogę jeszcze fajny próbować jest. Skoczyć. Zwalniamy młodzież do domu, a my bierzemy się do pracy i cieszę się, bo w końcu będę mógł pojeździć po tej trasie, nie trzymając aparatu jedną ręką. Ale kochani, Mariusz, wspaniały trener, ojciec dzielnego Kuby, który od urodzenia boryka się z wieloma problemami i to właśnie dla niego tutaj jesteśmy. Trenujemy z sercem dla Kuby, to strona stworzona przez Mariusza i wspierana przez lokalną społeczność, ale pieniędzy, które zbierają, one nigdy nie są wystarczające. Kuba ma szereg problemów zdrowotnych, z którymi boryka się od malucha, a my możemy mu pomóc. Dlatego zapraszamy Was do wsparcia, odwiedzenia strony i wsparcia rehabilitacji Kuby przez przekazanie 1% podatku. Bardzo kochani Was proszę i zapraszam na trasę Super Mario XC do Zalesia, bo to jest też moja pasja, którą teraz jak gdyby ćwiczę z młodymi ludźmi z okolic. Dziękuję. Słuchajcie, nie subskrybujcie, nie lajkujcie tego filmu, tylko wejdźcie na stronę Trenujemy z sercem dla Kuby i tam napiszcie fajny komentarz, że to co robi Mariusz jest fantastyczne. Takich ludzi naprawdę potrzeba w polskim sporcie. Cześć!